Siema, z tej strony Hogaty, dzisiaj gra ze mną Ziral. A tak, cześć. A to jest kolejny odcinek serii, zagrajmy w GTA San Andreas Multiplayer na serwerze PPS Polski Power Server. Dobra, jest na nas polowanie, jak widzicie, kto zabije Hogaty i Ziral dostanie dwie walizki, ale Hogaty, nie wiem, kto to jest Hogaty. To jest Hogaty. To jest, kto zabije Hogatego chyba i Ziraela, to jest Hogaty i Ziral. Nie ma takiej postaci jak Hogaty i Ziral. Ej, to ten, na przykład wchodzimy na derby, nie, patrz, DB. I już nas nie mogą zabić. No bo jak cię zabiją na derbach? Nie wiem, ja biorę samolot, będę latał no w powietrzu. Dawaj, dawaj. Mówię, mam taki pomysł, żeby ogarnąć coś takiego, że wpadamy do samochodu, na przykład do jakiegoś Humvee'ego opancerzonego, super, mega ekstra, chociaż w tej grze to się nie liczy, opancerzenie. I... Kurde, zabili mnie, SF. Wyskoczyło powiadomienie o teleportacji. Trzeba sobie wyłączać, nie? Na tym pociągu Hogaty. Fuck. Fuck, jadą po mnie. Jadą mi wpierdolić. Spadaj typie, już jednego strąciłem na derbach. Dostaję typie z powietrza. Idź do off. No, zrób. Chcesz idź do off? Tak. Ja to wyłączyłem sobie na początku. Zawsze co, to trzeba zawsze wyłączać po prostu. Jakaś podpowiedź, gdzie jesteś. Nagrywasz, nagrywam, focus spell. Kolejnego strąciłem, tak. Właśnie dwóch już strąciłem na derbach, na tych derbach. Brawo, brawo, ludzie chcą spychać. Dobra. Dwóch strąciłem, jeszcze zostało trzech ogólnie. Czemu mi się wydaje, że oni wszyscy się na mnie szykują? Nie wiadomo, frajerze. Dawać. Co ty typek próbujesz? No i kurde, dalej mi wyskakuje powiadomienie o teleportacji. Jakie? No, że ktoś chce się do mnie teleportować. Ale nie wyskoczyło ci do off poprawnie? Nie no. Dałem iść do off i zaproszenie zostało wysłane. Ale nie dałeś żadnego tego. Czego? Ale nie dawałeś spacji w iść do off w żadnym słowie. O, kolejnego strąciłem. Dobra, jeszcze dwóch zostało. Ty, wszyscy są na mnie. O my figy. Jeszcze dwóch zostało. Gdyby chce, żebym w niego wjechał, nie wjadę w niego, bo on się... W ogóle Olafa muszę strącić, no niestety Zira, ale wiesz... Olaf, którym trzeba było wczoraj troszeczkę pocisnąć na topie. Żeby w tym fajcie mógł zabić Ezreala. No coś mi się zdaje, że Hogaty lata hydrą. Nope. Ta na derbach lata. No lata, no, lata. Oczywiście. Czekaj, trzeba ich strącić. Olaf. Olaf, jesteś moim kolejnym celem, albo Maniek. To jest Maniek. Maniek. Maniek czy Olaf? Odpowiedź win. Chodź, Maniek, chodź, Maniek, chodź, Maniek. Iron ma. Dzisiaj zapewne ludzie, jak pojawi się ten odcinek, jestem zapewne w Rzeszowie i zapewne dzisiaj będę na filmie, więc na następny dzień, albo jeszcze w ten sam dzień zapraszam na swojego bloga. Tam powinienem jakieś swoje, powiedzmy, swoje przemyślenia na temat danego filmu, na który pójdę. Myślę, że pójdę na drogówkę, taka fajna komedia polska. Czy tam kryminał to niby jest, ale to jest komedia. Na polskie filmy ja lubię chodzić. Nie lubisz? Nie lubię polskich filmów. Ale ten jest fajny właśnie, ponoć. Z tego co widziałem. Inny niż te inne polskie filmy, nie? Ogólnie też zapraszam do poczytania, tam napisałem troszeczkę taki dłuższy niż wcześniejsze materiały, coś jakby jak zostać bandytą w DayZ na przykładzie właśnie. My ich wychowaliśmy. Tak, DWR nas wychowało. DWR nas wychowało. Znaczy mnie nie, w sumie ja nie grałem z wami. Ja się tam nie zaliczam. Wy mnie wychowaliście. No Jezu, co za typy. No wypad. Welcome to the jungle. Co za go zlagowało i nie wypadł. Co za typ. Już u mnie wypadał. Report 32 notoryczne spam. Jaki spam? Reportuje Ziral, w ogóle report Ziral.
Fajnie, że się sam strąciłem właśnie. Super, podpaliłem sobie auto. Ej, można naprawić. Jaki fart. O, lucky stressor. Jaki fart, że można naprawić na derbach. Czemu tu jest kosiarka albo coś? Tak zniknął. Jeden. Teraz nie wiem, czy on się pojawi, czy co. Dostałem ja i maniek. Dawaj. Maniek, zjedziesz. Maniek stawia opór. Olaf odpadł niestety z Iral. No dobra, spoko. Nie tam do niej przeszkadza jakoś. Specjalnie. Czekaj, maniek. Giń. Nie mam centymetrów do tej krzywy mojej. No atakuj typie. Czekaj, tu gdzieś są derby. Tu gdzieś koło mnie. Bo ja pamiętam, że Atakuj. Możesz się zawsze do mnie przenieść. Nie, bo latam samolotem już. Fak. Auto. Fak, wypadłem. Ale jestem, tak jestem słaby. Maniek. Niestety. Za to. Czekacie śmierć. Czekaj. Fak. Uciekać. Bronies. Minigun. Broniec? Co? No, troszeczkę tak ci tą hydrą nie wyjdzie lot. A przeniósł się. Uciek maniek, uciekasz, jak to możliwe? Jak mogłeś uciec? Zirale, gdzie jesteś? Na lotnisku. Ale wiesz, albo nie wiem, co to jest. Dużo mi to nie mówi na lotnisku. Tepnij się do mnie. VTP, czekaj. Ile to miałeś? 18, nie? Ej, ja mam minigana dalej. Dobra, nie mam minigana. Co się żeś ty tu mi... takie buty! Tak? Czekaj, jak się nazywał helikopter wojskowy? Maverick. Nie Maverick. Tak. Kurde, Lewiatan? Nie. Nie wiem. Lol. Zobacz sobie V-car. V-cars, znaczy cars i tam masz. Czekaj. Maniek się pyta, czy może z nami na Skype'ie. Czekaj, bo ja nie mam żadnych broni w tej chwili. No, ale co to ma do rzeczy? Maniek się pyta, czy może z nami na Skype'ie. No przecież jak mamy teraz z nim na Skype'ie? Nie wiem. Jakkolwiek. Możecie próbować. Dodając na Skype'ie i pisząc. Najlepiej wysyłajcie po prostu, jeżeli macie swoje kanały na YouTube, wysyłajcie do nich info. Proszę o niewypraszanie, znaczy nie wydawanie na Skype'ie konta Hnzirael. Bardzo proszę. Hnzirael, właśnie powiedziałeś swoje konto dla ludzi, którzy nie wiedzieli, jakie masz, i teraz dostaniesz spam. Trudno, dostaną wszyscy bloka. Od bloka. Ja, bo mnie już to drażni troszkę. Coś, nie wiem, co dzi. Dobra, Ziran. No bo jest jedna taka akcja była. Czemu wujek Żenę za siebie wystawia nagrodę? Ja się teleportowałem za ciebie i zginąłem. Wiem. Niestety. Jedna taka akcja była, że miałem włączone odbieranie połączeń od nieznajomych. Jak miałeś włączone? Czyli miałem włączone w opcjach. No, że mi zadzwonił koleś, jak grałem w LoL'a i skikowało mnie. Bardzo. A byłem legendary. No i weźcie w ogóle ludzie, Zirael grał w LoL'a. Miał legendary. Wy do niego zadzwoniliście. No właśnie. Przerwaliście mu to i... To było takie smutne, bo miałem 0 coś. A Zirael już miał legendary. Zrozumcie, Zirael nie ma za często legendary i... Dokładnie. Nie jest po prostu tak... Ja nie jestem prosem, nie jestem tak utalentowany jak Hogaty w tą dokładnie. grę. Dokładnie, nie ma kontry na wszystko w postaci Kennena.
z którym wygrałem turniej de facto kiedyś tam. Chociaż turniej Playnext. Turniej Playnext, który tankowałem. Jak tankowałeś? No ja go tankowałem tym WW wtedy. Tankowałeś? Tak jak Helkę? Tak, tankowałem Helkę, tak jak ty traktor nie umiejesz co tankować. Jego się nie da łatwo zatankować z gry, ale naprawdę. Mam to gdzieś. Traktor jest bardzo ciężko zatankować. Czekaj, Cars, dobra, zobaczymy. Helikoptery. A w Elektro to wczoraj Rotmistrz zabił. No, wiadomo. No tak. Tylko Rotmistrz. Okay. V-Cars. Nie, to było V-Car. I teraz nie wiem, jak to się. Znowu. Właśnie widzę. Czekaj, jak to się nazywa? Wiem chyba. Hunter, mi się wydaje. Mam. Dobra. No co ty robisz? Tepnąłem cię. No po co, jak sobie zespełniłem Huntera? Miałeś zespełnić, wiesz co? Co? No to właśnie, co masz na dole. Ja mam strzelać do ciebie. Okej. Okay. Dobra, tak, dobra. Daj mi chociaż wystartować, może... No, oczywiście, dam ci wystartować, Zgral. Dam ci wystartować, nie bój się. Nie jestem taki, że ci nie dam wystartować. Tak samo jak nie jestem taki, że zabiję cię, jakbyś miał tylko siekierę. Bandyta fogaty. Ktoś się właśnie rozwalił chyba na dole. Nie. Bo widziałem, jak wybuchasz. Nie wybucham. Jak nie? Nie. Jak to nie? Jest bardzo słychać to, co się u mnie dzieje? No właśnie coś tam słychać w tej chwili, coś się rozbija. Nie mam możliwości nawet zamknięcia drzwi w tym momencie. Bo kierujesz. Bo kieruję samolotem. Czekaj, ja sobie latam helikopterem. Zginę. Właśnie ludzie, jak ktoś ogląda i się tym interesuje serial The Walking Dead, to dzisiaj wyszedł chyba właśnie, wyszły napisy polskie do nowego odcinka, odcinek 10 trzeciego sezonu. Jakoś w niedzielę bodajże leciał w USA, więc dzisiaj we wtorek już. Dzisiaj we wtorek, tak. Jak wy to oglądacie, to jest w sumie środa. Dzisiaj jest wtorek w ogóle? Tak, dzisiaj jest wtorek. Czyli jest wtorek, bo to jest dzień, w którym dostałem symetryczne nakłucie. No, takie tam. Nie wiem czemu, ale mi coś zaczęło, wiesz co? Nie wiem czemu, ale mi coś klatkuje sam w tej chwili. Nie wiem, czy mi się miejsce na dysku znowu nie kończy czasem. Ej, what the fuck, to to przeciął, a to ty, cwaniaku. Taki cwany. Nie. Cwany, bo przelatuje obok mnie. Dobra, gdzie jesteś? Latam nad tą wyspą. To jest w sumie wyspa taka. Próbuję cię jakoś tutaj wytropić. Zaraz do ciebie podlecę. Możecie też napisać, czy nie chcielibyście czegoś z Black Opsa Multiplayer, w którym się szkolę właśnie. I ja mam zamiar kupić. Black Ops, ale jedynka, jak coś, to nie dwójka. No, co? No, wujku, kto was wali kogoty? No też wywali skok, ale go tu nie ma. Mam ochotę kupić sobie Black Opsa, aczkolwiek nie mam pieniędzy na Black Opsa. Dum, ale mnie tu tnie. Nie wiem czemu właśnie mówię. Zapewne jest to spowodowane tym, iż kończy się miejsce na dysku, aczkolwiek może też być spowodowane tym, że mógł się odpiąć radiator, chociaż nie wiem czemu miałby się sam odpiąć. Sam od siebie. W środku. No dokładnie, w środku, tak. Jakoga ty w ogóle masz dysk SSD? Nie. Okay. Czekaj, bo mam tu spam teraz. Dobra, jedno szybkie pytanie. Dobra. Ile jeszcze tutaj... Oła, chcesz latać, bo mnie w ogóle nie strzela do mnie. No bo ty nie latasz obok mnie. Jak to nie? Przelatuję tam co jakiś czas. No właśnie, to jest tak, raz na dwie minuty przelecisz raz, próbuję do ciebie strzelić, ty polecisz dalej. I tyle. No to ja jestem teraz pod tobą, strzelaj. Próbuję jakoś. Nie, w ogóle nie widać rakiet. Jak nie widać rakiet? O co ci chodzi? Na mapie. A no bo ty nie widzisz, bo one nie są namierzane. Aha. No. Dlatego w ciebie nie trafiam. Za bardzo. A ja myślałem, że są namierzane. Nie są namierzane. Dobra, to wiesz co? Weź Helkę. Zrób mi wojnę na Helki. Wiesz co, gdyby tak łatwo się w Daisy latał Helką, to była masakra. Nigdy nie latałem w Daisy Helką. Czekaj. Nie grałeś na Armexie? Nie. Ty nie grałeś na Armexie?
nie? O, wiem co możemy z Irel ogarnąć za chwilę. Armexa. No, Armexa. Któryś mnie dotknie. Aha, poszedłem do więzienia, bo cię zabiłem. Wiem, ale strzelał do mnie ktoś, jakiś koleś. No też. Właśnie widziałem. Ej, nie, może nie mogę nawet wyjść. Nic teraz. Jestem jeszcze w zamkniętej celi. Jak smutno. No, musisz tam siedzieć przez 3 ten minuty, czas. Serio? Tak. Tak, możesz sobie pobiegać tam po... Chociaż czekaj. Jakiegoś typa, fuck. Jakiegoś typa, dawaj, dawaj typie. Chodź, chodź, chodź. Siema, chyba. Siema. Nie mogę napisać, niestety. No i co, nie teleportujesz się ty. Ani mnie nie teleportujesz. Jestem w tej celi, co ty? Ani mnie nie tepniesz. Nie widzę cię. Wiem. Jesteś niewidzialny z Irelem? Jesteś niewidzialnym z Irelem? Pytywy. Pytywy, co to było? Co? Ty, ale zmieniło mi przynajmniej cele i mogę teraz wyjść. Spoko. Atakujemy typa w kiciu. Dobra, typek wypadł. Jest jeszcze za to Jony Play 1, 2, 3. To prawie jak John Play. No, prawie. Prawie. Możemy się bić. Nie. Dawaj, zabij mnie typie. No zabij. Nie możecie się zabij bić. Mnie. Zabij mnie, no zabij, no bij. No bij. A kurde. Ej, czemu? Słaby to auto, nie opuścił serwer, nie? Aha, z Bogu, dobra, okej, okay, dobra, wiemy, opuściłem. Ja rozumiem, jakby to było w Daisy, jak się pada i się traci wszystko, a nie jak się pada i się co? I się wychodzi, nie? Ja rozumiem, ale... czyli po, wiesz, po prostu mówisz, że mógłbyś być umochu save'em około 10. Nie, ja nie zrobię battle loga, no nie, ale... To w ogóle, ja tak zauważyłem teraz w sumie, że jest taki ładniejszy interfejs na dole tutaj. No to rychło w czas. Chciałem powiedzieć na początku odcinka o tym, ale... A zapomniałeś. Ale nie, bo ładny, myślałem, że ostatnio też już był. Podoba mi się kolorowo. W ogóle pamiętasz, mnie grałem na PPS-ie około 10 odcinek? Co? Czekaj, 40 odcinków temu, czyli to by było ile? A gdzieś jeszcze pewnie wakacje. Nie, na pewno wakacje. Tak. No, no, 100%, na 1000% wakacje. No, chyba 20 albo 30 odcinków były wakacje jeszcze. Więc to tam dużej różnicy nie ma. Aczkolwiek jeszcze mi zostały 2 minuty chyba. Nie, dobra, albo minuta, coś koło tego siedzenia. No, mów, co chciałeś powiedzieć. Co chciałem powiedzieć? Nie, bo nie wiem, o co chodziło z tym, że coś tam tym z wakacji odcinek. No, tak. No to mówię, że Jumohu mówił, że czy pamiętam go, bo grał tam w 10 odcinku, aha, nie? Tak, a to jest... teraz mówił? No tak, tak. Kto chce ze mną szukać ogatego? Tak, szukajcie mnie, proszę bardzo. Szukajcie, a znajdziecie. I zaraz takie w nawiasie tam więzienie. Gdzie się nie spodziewacie? Znowu cię zabiję, znowu pójdę do więzienia po tym i ten. Za zabicie murzyna jest więzienie. Fuck, odbyłem swoją karę i mogę już grać. To jest źle. Ale mogę wziąć za to Mavericka, który tutaj stoi. Pewnie tak. Pewnie możesz, skoro stoi. Mogę. Powinien latać. A nie stać. O, Zirel. Helikopterem znajdę was. Co? Hawker Hunter. Nic, ten MSK dostanie kika albo bana. Jak? Czemu? Za słownictwo. Czekaj, już. Aha! dobra. Czekaj, ja tu podlatuję. Coraz wyżej. Ej, co to jest? Ktoś się do mnie tepnął. BT. Rąbana latarnia. Okej. Wyrzucony. Aha, obrażanie moda na PM, spoko. To obraża moda, nie jest mądry raczej na PM-ie. Czekaj, co to jest za zjazd? To jest jakiś zjazd chyba, ja właśnie do niego dolatuję. Co to jest za zjazd? Ej, nie widziałem tego zjazdu. Co to jest za zjazd? Doleciałem tu przez przypadek, Zirel, ej. Tepnij się do mnie. VTP. Proszę, tylko że nie było, że mu to mój helikopter i cię zepnie. Jakie masz ID? Nie męcz się.
patrzę. No, już miałem wpisane. No. Kiedy ty tu byłeś niby? Przecież to jest zwykły zjazd, tylko tu jest dodane to. Jak zwykły zjazd? No nie mów, że to jest zwykły zjazd. No patrz, no tak. Patrz. No czekaj. Ziral. Czekaj. Ziral, to wszystko przez ciebie. To wszystko przez ciebie, no, Ziral. Wcale nie widzę tego spadochronu. Nie, wcale. To wszystko przez ciebie. Chyba muszę się rzucić. A i tak na końcu wpiszę energię. I spadnę na energię. Jaki ty masz ID? Dzięki za przeteleportowanie mnie i śmierć. No, a o co mi chodziło niby? Ale wiesz co, ja umarłem wpisując energię w powietrzu. A ty przyzwałeś moje zwłoki. Spoko, Zirael lubi. Widzę zwłoki, Zirael. Nie przyznawałeś mi się o tym, że lubisz zwłoki. W ogóle nie ma to jak czołgi z neonami, które świecą na różowo. Jezu, te neony, one mnie przerażają po prostu. One mnie przerażają. Jak można neony w ogóle montować tak randomowo w każdym pojeździe? No, znaczy ja ogólnie nie lubię neonów. Ja zawsze neonów. Też je wyłączam. Nie, zawsze jak grałem w jakieś undergroundy czy coś w tym guście, to sobie neonów nie zakładałem. Albo jak grałem w Most Wanted'a. Jak można było pomieścić, to ja wolałem zawsze inkognito jeździć. W sensie takie, no niby inkognito, że auto... Może zwykłe ma... auto? Tak, zwykłe auto. Nie wiem, ja tam akurat nie w undergroundzie lubiłem sobie dać neon. Znaczy ja neon, no nie, ja właśnie wolałem jakieś takie, wiesz, zewnętrzne zmiany. Darować sobie takie oczojemne. Ja wszystko zmieniałem, żeby sobie styl auta podnieść. Nie. Dobra, i myślę, że w tym odcinku było na tyle. Dzisiaj grał ze mną Ziral. Tak, wygrałem. Dzięki za oglądanie i no, rozio. Bye bye.